Witajcie kochani. Ostatnio mówiliście mi, że brakuje wam takich filmów opowiadających typowo o markach kosmetycznych, które są dostępne w Polsce. Powiem wam, że ja mam kilka takich ulubionych marek, z których zawsze, zawsze korzystam i które bardzo lubię. I dzisiaj uznałam, że przyszedł czas na markę Dermedic i żeby wam o tym opowiedzieć i opowiedzieć o kosmetykach, które wam polecam, muszę zacząć od pewnej historii. Przede wszystkim dlatego, że markę Dermedic poznałam w momencie, kiedy zapytali mnie, czy na moje wypadające i bardzo zniszczone włosy mogą przesłać mi taką kurację, która jest właśnie na wypadanie włosów. I powiem wam, że ponad rok właśnie tą kurację na wypadanie włosów stosowałam i to mnie przekonało do tego, żeby spróbować jeszcze dermokosmetyków, którymi są właśnie kosmetyki Dermedic. I tak zaczęłam testować linię Hydrain 3 i powiem wam, że bardzo, ale to bardzo fajnie się u mnie sprawdziła. I też ostatnio moja mama zauważyła, że pojawia jej się rumień od trądziku różowatego na twarzy. Zgłosiłam się do pani Ani, kosmetologa, który kiedyś współpracował ze mną w momencie, kiedy współpracowałam z kliniką Wezuna. Pani Ania jest osobą, która jest bardzo, ale to bardzo dobrze wykształcona pod względem kosmetyków, kosmetologii. Od wielu, wielu lat pracuje, jakby zaczynała w klinice Wezuna. Pomagała ją też w pewnym stopniu budować jako personel. Więc ufam jej w 100%, bo znam ją od wielu, wielu lat, odkąd miałam okazję właśnie w klinice Wezuna panią Anię poznać. I pani Ania, która teraz prowadzi bardzo fajny salon, oczywiście link do niego wam wrzucę pod spodem, kiedy wysłałam jej zdjęcia mojej mamy, poradziła, żebym zamówiła jej kosmetyki właśnie Dermedic, dlatego że one złagodzą jej rumień. Więc dzisiaj chciałabym wam pokazać moje ulubione kosmetyki z Dermedic, jedną nową kolekcję, która się pojawiła, no i oczywiście opowiedzieć wam więcej o marce, dlatego że po prostu ja sama widzę, że te kosmetyki bardzo fajnie się u mnie sprawdziły, moja mama też jest nimi zachwycona, no i przede wszystkim myślę, że są warte polecenia i godne polecenia, tak więc dzisiaj opowiadam o marce Dermedic i pokazuję wam wszystkie produkty po kolei. Tak więc już zaczęłam wam opowieść, otworzyłam sobie tutaj pudełko. No i właśnie, od czego zaczęłam? Pierwsze w ogóle produkty, z których korzystałam z firmy Dermedic, to jest ten szampon. To jest taki szampon, który pobudza wzrost włosów. I powiem wam, że ja miałam straszny, ale to straszny problem z wypadaniem włosów z powodu stresu. Bardzo źle się z tym czułam. Po prostu moje włosy nie były takie jak teraz, kiedy moim zdaniem jest ich naprawdę dużo. Ogólnie specyfika moich włosów jest taka, że one są bardzo cienkie, bardzo delikatne, jest ich dość dużo zazwyczaj, no ale jak wypadały, no to niestety miałam z nimi dość duży problem i źle się z tym czułam. Tak więc w momencie, kiedy właśnie marka Dermedic zgłosiła się do mnie ponad rok temu z takim pytaniem, czy nie chcę przetestować tej właśnie kuracji, to ja uznałam, że czemu nie i powiem wam, że tą kurację testowałam ja, testowałam moja mama i obie możemy ją szczerze polecić, dlatego że po pierwsze wyrosło nam bardzo, bardzo dużo nowych włosów, takie baby hair. U mnie po prostu, jak ich trochę nie przyklapię lakierem jakimś, to powiem wam, że jest ich bardzo, bardzo dużo i są bardzo widoczne. Tak więc ten szampon wraz taką wcierką specjalną bardzo mi pomógł i te dwa kosmetyki, powiem wam, że mnie uratowały. Oczywiście jeszcze stosowałam suplementację, ale o tym opowiem wam właśnie w filmie, który już będzie kompletnie na temat moich włosów. Natomiast mówiąc o marce Dermedic, nie mogłabym nie wspomnieć właśnie o tych dwóch produktach, które naprawdę bardzo mi pomogły. Tej kuracji nie można stosować ciągle, nie można cały czas myć włosów i cały czas robić wcierki, więc kwestia jest taka, że po prostu w momencie, kiedy tą kurację zakończymy, żeby podtrzymać ten efekt, mamy specjalny szampon, który pomaga nam po prostu pobudzić te włosy jeszcze do działania, do wzrostu i to jest bardzo fajne, że ta linia jest taka kompleksowa i powiem wam, że no ja widzę super efekty. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to też możecie sami zauważyć, że tych włosów mam o wiele, wiele więcej. Nawet ostatnio jedna z dziewczyn, którą serdecznie tutaj pozdrawiam, pisała do mnie: Hania, jakie ty masz długie włosy? A ja mówię: kurczę, w końcu, bardzo długo je hodowałam i nagram specjalnie film właśnie o tych moich włosach.
jak to wygląda, bo myślę, że wiele z nas boryka się właśnie z tym problemem takich bardzo delikatnych, cienkich włosów. No i oczywiście czasem ciężko jest znaleźć kosmetyk, który naprawdę pomoże. Pamiętajcie, że kosmetyk to jest tylko 1/10 tych wszystkich rzeczy, które musimy zrobić, żeby mieć ładne włosy. Przede wszystkim musimy się odżywiać, musimy się nawadniać. O tym wszystkim musimy pamiętać, ale kosmetyki też bardzo dużo dają. Tak więc ja Wam serdecznie polecam tą kurację na włosy. No i powiem Wam, że mojej mamie zamówiłam teraz taką serię, właśnie tą Hydrain 3. To jest taka seria mocno nawilżająca i ona ma bardzo, bardzo dobry skład. Krem nawilżający, słuchajcie, o dogłębnym działaniu. Przywraca skórze naturalną zdolność nawilżenia oraz zatrzymuje wodę w naskórku. Kompleks hydrowek VV utrzymuje optymalne nawilżenie warstwy rogowej skóry. No, więc ogranicza też utratę wody, zapewniając równowagę hydrolipidową w naskórku i ma SPF 15, który chroni skórę przed niekorzystnymi promieniowami UVA i UVB. Co jest fajnego, to to, że te kremy nie zatykają porów. Powiem Wam, że ja dość długo stosowałam te kremy. Dla mnie są bardzo, bardzo dobre. Ja mam skórę suchą, bardzo delikatną, więc u mnie się super sprawdziły, ale najlepiej u mnie sprawdziło się to serum i powiem Wam, że w połowie tego serum ukradła mi je mama, bo po prostu sama, wiecie, miała ten rumień i tak dalej. Bardzo źle się z tym czułam. Cały czas musiała łagodzić tą swoją skórę, więc po prostu te kosmetyki, w momencie, kiedy pani Ania nam je właśnie poleciła, ja mówię, kurczę, to jak na rumień to działa, to jest bardzo dobrze, ja to mam w domu, to ja ci przyniosę, ja ci to dam. I mama naprawdę, słuchajcie, tego używała i była bardzo zadowolona i teraz też używa, bo czeka na zamykanie właśnie naczyń na twarzy, więc to muszę Wam bardzo, bardzo przyznać. Tutaj mam peeling enzymatyczny i to jest dla mnie nowość, którą będę stosować, natomiast jeżeli chodzi o tą całą serię właśnie Hydrain 3, ona się sprawdza bardzo dobrze i tutaj jestem ciekawa, czy ten peeling fajnie się sprawdzi zarówno na młodej, jak i na takiej starszej skórze. Moja mama jest fanką właśnie peelingów enzymatycznych, więc jak teraz będę w domu rodzinnym, to oczywiście we dwie sobie zrobimy peeling i zobaczymy, jak działa na skórze zarówno tej po 50, jak i tej przed 30. Więc my będziemy sobie testować to we dwie, bo po prostu u nas jest tak, że wszystko, co nam się sprawdza jednej czy drugiej, to sobie testujemy nawzajem. Mimo tego, że tam rozbieżność jakby wiekową mamy dość dużą, bo 25 lat. Tak więc muszę Wam powiedzieć, że to są takie rzeczy, które naprawdę mogę Wam bardzo serdecznie polecić. No a tutaj mam taki bardzo lekki krem, który bardzo fajnie się wchłania. Ja go już miałam, to jest do skóry suchej i bardzo suchej i on bardzo fajnie też działa. Już go Wam pokazuję, jak on wygląda w środku. Ogólnie coś mi głos ostatnio siada chyba od klimatyzacji. O, zobaczcie, taki jaśniutki w słoiczku. Ten słoiczek jest bardzo ciężki, taki porządny. Więc też są to kosmetyki, które spokojnie możecie kupić mamie na przykład na święta, na dzień mamy, na imieniny i z których na pewno będzie zadowolona. I słuchajcie, ten krem jest taki idealny na lato, dlatego że on jest lekki, nie tłusty. Krem żel to ulga dla suchej skóry, odczuwalna przez 48 godzin po zastosowaniu. Kompleks składników Aqualar uzupełnia niedobory wody w skórze, jednocześnie ograniczając jej utratę. Wzmacnianie generuje skórę. Kwas hialuronowy, minerały i witaminy tworzą barierę ochronną na skórkę i zabezpieczają przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych oraz działaniem wolnych rodników. Skóra odzyskuje zdrowy i promienny wygląd. Lekka konsystencja, idealny pod makijaż. Więc te kremy po prostu, słuchajcie, u nas robią furorę i ja tą markę właśnie Dermedix serdecznie Wam polecam. No i teraz mam jeszcze drugie pudełko, ale to już jest taka ochrona przeciwsłoneczna. Jak widzicie, ja mam bardzo białą skórę, ja jestem na dzień dzisiejszy opalona, to widać na przykład na ramionach czy na dekolcie i ja mam, słuchajcie, bielsze miejsca, mimo tego, że może tak nie wyglądać. Tak więc, żeby Wam powiedzieć i opowiedzieć o mojej skórze, muszę Wam przede wszystkim powiedzieć, że muszę ją bardzo mocno chronić, dlatego ja zazwyczaj używam filtru 50, smaruję buzię, ochraniam tą moją twarz. Zdecydowanie jeszcze jestem po makijażu permanentnym, który możecie sobie zobaczyć właśnie na moich brwiach. Więc też jakby ta ochrona przeciwsłoneczna jest dla mnie bardzo ważna, żeby ten barwnik dobrze się ustabilizował właśnie w tych moich brwiach. Tak więc powiem Wam, że paczka
tymi kremami właśnie 50 do skóry takiej delikatnej i wrażliwej, to jest coś, co będę stosować teraz całe lato. A z zeszłego roku mam też jeszcze jeden krem właśnie z Dermedic, Sunbrella się nazywa, zarówno do ciała, jak i do twarzy. I oba te kremy bardzo fajnie mi się sprawdziły ostatnio, kiedy byłam w Juracie. Stąd też wiecie, nie jestem taka przypieczona czy opalona, ale mam miejsca przypieczone, bo się nie dosmarowałam. Tak więc chciałam wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o filtry, to bardzo, ale to bardzo wam polecam tą Sunbrella, wszystkie te kremy, które są właśnie z Dermedic, przede wszystkim dlatego, że one mają podział. Na przykład ten jest dla suchej i normalnej skóry. Mam tu też krem, który jest dla skóry, że wam powiem, a ten jest wodoodporny i fotostabilny krem. I jeszcze mam jeden, bo są trzy w serii, z tego co się orientuję, dla skóry tłustej i mieszanej, więc ten będzie dla mojej przyjaciółki, która właśnie taką skórę ma. My z moją mamą będziemy sobie używać te dwa, my zawsze jedziemy na wakacje razem, więc się wymieniamy wszystkimi kosmetykami i sobie też jakby polecamy pewne rzeczy. Natomiast ta Sunbrella sprawdza się rewelacyjnie. No i muszę wam powiedzieć, że jest jeszcze dla mnie nowość, masło utrwalające opaleniznę, więc to sobie przetestuję i zobaczę, jak się odrobinę opalę, ale ja się tak opalam, wiecie, delikatnie, bo po prostu, no niestety, w momencie, kiedy opalam się trochę mocniej, to dostaję po prostu poparzeń słonecznych. No i jeszcze coś, co ja bardzo lubię, czyli wszystkie kremy z filtrem, olejki właśnie w sprayu i ten taki jest, to jest 50 w sprayu, która nas ochrania. Ona jest też water resistant, czyli wodoodporna. No i powiem wam, że tutaj jest wszystko opisane, że działa na UVA, UVB, VL i IR, zapobiega dermatozom słonecznym, poparzeniom i przebarwieniom. Pamiętajcie też, że jak chodzi o przebarwienia, nie stosujcie żadnych perfum, kiedy idziecie się opalać, bo perfumy potrafią powodować przebarwienie na przykład na szyi czy na ciele, więc z tym naprawdę uważajcie. No i tutaj jest zawarty w sprayu depantenol, wspiera procesy regeneracyjne w skórze i działa łagodząco na podrażnienia spowodowane nadmierną ekspozycją na słońce. Glicerna utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia na skórkę, witaminy E i C działają przeciwutleniająco, dzięki czemu opóźniają proces starzenia się skóry. O tym też pamiętajcie, moja mama na przykład całe życie się tak delikatnie opala. No oczywiście latem pracuje w ogrodzie, ogarnia jakieś rośliny i ogarnia oczywiście pracę w ogrodzie i inne sprawy, więc jakby tego filtru zazwyczaj do ogrodu za dużo nie stosuje, ale pamiętajcie o tym, że warto. No i też wtedy skóra starzeje nam się o wiele, wiele mniej, więc ja na to liczę, że jeżeli nie będę się jakoś bardzo wystawiać na słońce, to mimo wszystko ten dekolt, ta twarz będzie wyglądać młodziej za te 20-30 lat, więc ja liczę na to, że po prostu dzięki właśnie kosmetykom, które są z ochroną przeciwsłoneczną, ta moja skóra będzie na starość wyglądać o wiele, wiele lepiej. Tak więc to chciałam wam polecić, chciałam wam powiedzieć, że po prostu u mnie te kosmetyki bardzo fajnie się sprawdzają, że bardzo polecam wam tą markę, tak jak kiedyś prowadziłam sklep, to wybierałam dla was tylko marki, które u mnie się fajnie sprawdzają. Tak więc i tym razem chciałabym wam polecić markę, która jest dostępna w aptekach, która jest oczywiście dostępna na stronie Dermedic i tam ją możecie znaleźć, no ale też możecie poszukać w internecie, na różnych stronach internetowych na pewno znajdziecie fajne oferty. I jeszcze mi się przypomniało, że mam w łazience dezodorant, który jest właśnie z Dermedic. Jest bardzo fajny, bo nie uczula, nie zostawia żółtych śladów na ubraniach, nie szczypie, nawet jeżeli jesteście jakby świeżo po depilacji, na przykład pach. Tak więc u mnie sprawdza się bardzo, bardzo dobrze i bardzo go lubię. Przede wszystkim jest bardzo delikatny dla skóry, a z tym miałam problem na przykład przy sprayach różnego rodzaju. Tak więc ja wam serdecznie polecam, sprawdźcie sobie te kosmetyki i powiem wam, że jest to taka szczera rekomendacja z mojego serca, ponieważ ja sama naprawdę używam te kosmetyki, bardzo je lubię. Teraz je używam na zmianę z moją taką marką, którą wprowadzam do Polski właśnie z kosmetykami koreańskimi, ale chciałam wam powiedzieć, że jest to idealna marka dla wszystkich osób, które boją się uczuleń, które szukają dermokosmetyków, które
szukają dobrej ochrony przeciwsłonecznej, które lubią nawilżenie skóry, to ja Wam serdecznie polecam. I jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o Dermedic, to jest bardzo dużo różnych linii. Są linie właśnie na trądzik różowaty, na rumienie, są takie właśnie dla skóry z problemami trądzikowymi, jest dla skóry suchej, jest seria dla dzieci, którą bardzo, bardzo lubię i mam z niej żel pod prysznic i taki olejek dla dzieci właśnie do mycia, do kąpieli. I powiem Wam, że ten olejek na lato jest rewelacyjny, bo w momencie, kiedy wystawiacie się na taką kąpiel słoneczną, czy po prostu jakby macie bardzo dużo takiego suchego naskórka, z którym nie umiecie sobie poradzić, to ten olejek jest super, bo on nie wysusza w trakcie mycia, no a nie jest to jednak mydło, które mimo wszystko lepiej nawilża niż żele pod prysznic. Tak więc też ten olejek dla dzieci Wam bardzo serdecznie polecam. No i jak macie niemowlaki, jak macie małe dzieci, to też te kosmetyki sprawdzą się rewelacyjnie. Także to chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć o marce Dermedic i o tym, że ja naprawdę, kochani, jak sobie zobaczycie nawet na Instagramie, to są zdjęcia z różnych okresów właśnie w moim życiu z tymi kosmetykami Dermedic i naprawdę, naprawdę mogę Wam szczerze je polecić. Także dziękuję Wam za dzisiejszy film, mam nadzieję, że Wam się podobał, a ja biegnę nagrywać dzisiaj kolejny, bo już się tak zebrałam, słuchajcie, do nagrywania właśnie o włosach i o mojej pielęgnacji i o tym, jak to się stało, że mam ich odrobinę więcej. Mam nadzieję, że to zobaczycie, że widzicie. Tak więc dziękuję Wam, życzę Wam miłego dnia, no i do zobaczenia niebawem. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Buziaki, pa!